created it by hand. From mighty mountains to the raging sea, to every leaf on every single tree. It's in the holy book. Just open up and take a look. W ziemi Izrael był prorok o imieniu Jonasz. Prorok mówił ludziom o Bogu i Jego miłości. Jonasz mówił ludziom i sąsiadom, że Bóg kocha wszystkich ludzi. I tak jak Bóg, Jonasz chciał kochać wszystkich ludzi i wszystkie stworzenia. Twoja ryba wygląda bardzo świeżo dzisiaj. Tak, Jonaszu, świeża i gotowa do zjedzenia. Wiesz, jak kocham jeść ryby. Widzę kogoś tak samo głodnego jak ja. Jesteś głodny? Proszę, zjedz troszkę ode mnie. Wszyscy jesteśmy stworzeniem Bożym. Chyba słyszę jakąś kłótnię. To moje! Nie! To moje! Ja pierwszy widziałem! Nie! To ja pierwszy! Przestańcie się kłócić! Moi przyjaciele, przestańcie! Bóg nie chce oglądać, jak się kłócicie. Zasmucacie Go! Teraz nikt z was tego nie dostanie. Zachowywaliście się bardzo brzydko. Tak jak ludzie z miasta Niniwy. Chcecie, żeby Bóg nas tak potraktował jak mieszkańców Niniwy? Nie, Jonaszu, przepraszamy. Nie chcemy. W Niniwie nie są dobrzy ludzie. Słyszałem, że ukradli całą łódź ryb. Tak, oni są bardzo złymi ludźmi. Widzicie, co się stało, kiedy się kłóciliście? Od teraz nie będziemy takimi złymi ludźmi, jak ludzie z Niniwy. Więc Jonasz miał bardzo ważne zadanie do zrobienia. Opowiadał ludziom o Bożej miłości. Ale pewnego dnia Bóg miał większe zadanie do zrobienia dla Jonasza. Witaj, Jonaszu. Boże, jak miło słyszeć Twój głos. Mam bardzo ważną pracę dla Ciebie. Co to takiego? Zrobię wszystko dla Ciebie. Są ludzie, którzy nie są posłuszni mojemu prawu, Jonaszu. Zobacz. Ludzie z Niniwy kradną, nie są mili dla siebie. Dzieci z Niniwy nie opiekują się starszymi osobami. Inni są leniwi. Ale król nie widzi problemu.
Martwi się tylko o to, aby się dobrze najeść i dobrze ubrać. Tak, Niniwa jest złym miastem. Ześlij, Panie, na nich karę. Nie, są źli, ponieważ nie znają mnie. Nikt im o mnie nie powiedział. Jonaszu, twoim zadaniem będzie pójść do Niniwy i opowiedzieć ludziom o mnie. Ja? Ja mam pójść do Niniwy? Nie mogę. Proszę, daj mi jakąś inną pracę. Powiedz im o mojej miłości. Ale to są wrogowie moich przyjaciół. Musisz iść, Jonaszu. Właśnie teraz. Za 40 dni ukażę ich, jeśli dalej będą źli. Ale jeśli ich ukażesz, to dlaczego mam mi powiedzieć o tobie? Nie rozumiem. Niniwa powinna zostać ukarana. Ale co będzie, jeśli powiem im o Bogu i oni się zmienią? Wtedy Bóg ich nie ukaże. Nie mogę zrobić czegoś, żeby pomóc wrogowi. Do you know how the world began? How God created it by hand? From mighty mountains to the raging sea, to every leaf on every single tree. It's in the holy book. Just open up and take a look.